Wiele osób pukało się w głowę, kiedy mówiłam, że jadę do północnej Chorwacji samochodem. Weź się, nie wygłupiaj, słyszałam. Kup bilet jak normalny człowiek na samolot i leć. Zwiedź Dubrovnik, Zadar, Split. To jest prawdziwa Chorwacja. A ja uparłam się na półwysep Istria. Dlaczego warto pojechać samochodem właśnie tam? Zapraszam do oglądania. Półwysep Istria od południowej Polski oddalony jest o około 900 km. To niewiele dalej niż droga z południa Polski nad Bałtyk. Podróż samochodem jest o tyle wygodna, że na miejscu również jesteśmy mobilni i możemy swobodnie zwiedzać półwysep. Jednak kiedy lecimy na wakacje samolotem, a chcemy zobaczyć coś więcej, trzeba wypożyczyć samochód, a koszt takiego wypożyczenia potrafi uszczuplić portfel. Istria to niezwykłe miejsce o bogatej historii, malowniczych krajobrazach oraz urokliwych miasteczkach. Wybierając się tutaj samochodem, możesz doświadczyć autentycznego uroku typowej Chorwacji. I uwierzcie mi, wcale nie trzeba się pchać do Dubrovnika, Zadaru czy Splitu, żeby doświadczyć śródziemnomorskiego uroku tego kraju. Dlaczego warto pojechać na Półwysep Istria do Chorwacji? Po pierwsze, wybrzeże Chorwacji jest jednym z najpiękniejszych w Europie. Możesz cieszyć się błękitem krystalicznych, czystych wód Adriatyku, spędzać czas na urokliwych plażach, a także odkrywać malownicze zatoczki i laguny. Wybrzeże oferuje wiele możliwości do uprawiania sportów wodnych, takich jak nurkowanie, żeglarstwo czy kajakarstwo. Po drugie, Chorwacja ma wiele parków narodowych i krajobrazowych, które urzekają pięknymi widokami. My byliśmy na półwyspie Kamenjak, to miejsce zachwyca pięknymi krajobrazami i unikalną przyrodą. Słynie z malowniczych klifów, skalistych plaż i kryształowo czystych wód, które tworzą spektakularne widoki. Dla miłośników historii i kultury w parku znajdują się także pozostałości historycznych fortyfikacji, które dają wgląd w bogatą przeszłość tego obszaru. Po trzecie, Chorwacja ma długą i fascynującą historię oraz bogatą kulturę. Wiele miast ma zabytkowe centra, w których można odkrywać ślady przeszłości, takie jak starożytne ruiny, średniowieczne pałace i kościoły. Istria, region na północy kraju, słynie z urokliwych wiosek z kamienicami, domami i wąskimi uliczkami, gdzie można poczuć autentyczny duch chorwackiej tradycji. Po czwarte, Chorwacja to kuchnia oparta na świeżych, lokalnych składnikach. Możesz próbować pysznych owoców morza, grillowanych ryb, tradycyjnych mięsnych dań, świeżych warzyw i aromatycznych ziół. Warto również spróbować miejscowych win, oliwy z oliwek i serów, które są znane na całym świecie. Nasze wakacje spędzaliśmy w miasteczku Premantura na półwyspie Kamieniak. To obszar naturalny na południu półwyspu Istria, który charakteryzuje się zachwycającymi plażami, licznymi szlakami spacerowymi, krystalicznie czystą wodą Adriatyku oraz spektakularnymi widokami. W mieście znajduje się słynny Park Narodowy, który jest rajem dla miłośników przyrody, plażowania i sportów wodnych. Możesz tutaj znaleźć ukryte zatoczki, malownicze klify i liczne szlaki spacerowe. To idealne miejsce dla osób, które cenią ciszę, spokój, z dala od tłumów. Zwiedziliśmy dwa miasta, Pule i Rovinj, które serdecznie Wam polecam. Pula to jedno z głównych miast na Półwyspie Istria, znane z zachowanych zabytków rzymskich i fascynującego dziedzictwa kulturowego. Główną atrakcją jest dobrze zachowany amfiteatr rzymski, jeden z sześciu największych na świecie, gdzie odbywały się walki gladiatorów i inne wydarzenia. Ale na mnie bez wątpienia większe wrażenie jednak zrobiło Rovinj. To urokliwe miasteczko o charakterystycznym wyglądzie. Jego zabudowa przypomina zacumowane łodzie, a labirynt wąskich uliczek, kolorowych domów i zabytkowych budowli tworzy niezwykłą atmosferę. Na szczycie wzgórza znajduje się kościół świętej Eufemii, który oferuje imponujący widok na okolice. Rovinj to także doskonałe miejsce dla miłośników sztuki i kultury, gdzie można zwiedzić galerie i warsztaty lokalnych artystów. Podróż z samochodem na Półwysep Istria bez wątpienia pozwoli Ci odkryć nie tylko piękne plaże i wyjątkowe krajobrazy, ale również bogate dziedzictwo kulturowe i historyczne tego kraju. To doskonała okazja, aby z dala od tłumów turystów poznać autentyczną i nieodkrytą stronę Chorwacji. Jestem bardzo ciekawa Waszego zdania. Czy warto jechać do Chorwacji samochodem?